tam. Dawno mnie nie było. Przepraszam, że mnie nie było. Ale... A nie powiem wam. Ha, po prostu. Chciałbym bardzo podziękować za 3000 subskrypcji. Idziemy po 4000. No, w sumie to tyle w tym temacie. Dzisiaj Q&A. Fajnie chyba. Ja lubię odpowiadać na pytania. I są czasami fajne pytania. A jeśli jakieś się powtarzają, to otworzę sobie w brzuchu ranę z wytrzewieniem. Oczywiście żartuję. Albo nie. Jest tych pytań, z tego co liczyłem, jeśli się nie mylę, ponad 80. Na żadnym Q&A-u nie było chyba tyle pytań. Pytania zadawialiście na Discordzie, tak jak zawsze. Jeśli cię nie ma na moim Discordzie, no to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Już teraz link jest w opisie. I wiesz co? Poprzez dołączenie tam możesz na tym również zyskać, ponieważ muszę ci o czymś powiedzieć. Nie skipuj, proszę, bo mam bardzo ważne informacje. Słuchaj! Znowu o tym powiem, sorry. Jeśli kupujesz gogle na święta od Meta, pierwsze swoje, to zaakceptuj moje polecenie z opisu. Co ci to da? Do teraz by ci to dało 120 zł przy aktywacji gogli na swoim koncie. 120 zł na zakup gier DLC do Goryotaga, co tam sobie chcesz, 120 zł. Ale są święta i z tej okazji jest oferta świąteczna. Panie i panowie, jeśli kupujecie gogle, to jako prezent pod choinkę do 31 grudnia nie dostajecie za aktywację gogli 120 zł, tylko 240 zł. Ale pośpiesz się lepiej, bo jeśli aktywujesz gogle po 31 grudnia, to dostaniesz 120 zł. A nie 240, ponieważ to jest oferta świąteczna. Więc radzę się pośpieszyć, jest to fajna oferta. I wiecie co? Są święta i jeszcze dodatkowo ja wbijam 3000. Wiecie co z tej okazji mam zamiar wam dać? Giveaway! Tak, dokładnie. A na co? Na pakiet za 120 zł do Gorillataga. 10 tysięcy shiny rocksów. Ubranie, pakiet za darmo, taki prezent ode mnie. Tylko, że to będzie losowanie, giveaway, jak już powiedziałem. Ale nie będzie to trudne, ponieważ warunki są proste. Musisz grać na Meta, to jest pierwszy warunek. Drugi warunek, musisz mnie subskrybować, bo jak nie, to niezły jesteś, gościu, że przychodzisz po upominek i wychodzisz nawet bez podziękowania. I musisz dołączyć na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie. Co potem? Wchodzisz na moim Discordzie na kanał tekstowy, rozdanie w kategorii Deodoki i tam po prostu musisz kliknąć w reakcję u bota i bot cię doda do losowania. 13 grudnia 2024 będą wyniki, a tam dalej to już się z tobą w jakiś sposób skontaktuję. Dobra, a ja już bez gadania przechodzę do pytań, ponieważ to jest cel dzisiejszego odcinka, jak co 1000 subskrypcji. A więc mamy tutaj pierwsze pytanie od Krimus Kitty, czyli Kamilek VR, tylko że se nikt nie. Jaka by była twoja reakcja na wbicie 10 tysięcy na YouTube? Prawdopodobnie dostałbym ataku serca ze szczęścia, ponieważ 10k to jest próg dwucyfrowej liczby tysięcznej i jest to coś, o czym marzę na ten moment, więc prawdopodobnie byłbym mega zadowolony. Ale na razie lecimy po 4000, więc nie jestem pewien, jaka będzie ta reakcja dokładnie, nie? Pytanie od Danona. Jak ci dzień minął? Mój dzień minął mi. Miałem 6 lekcji, bo mi odwołali ostatnio. Nie było polskiego, tylko wychowawcza. Dostałem prawdopodobnie pałę z biologii, bo wczoraj spałem cały dzień zamiast się uczyć. Oprócz tego było ok. Dlaczego biały kolor małp? Biały kolor małpy towarzyszył mi przez naprawdę długi okres czasu, bo przez 3 lata grania w tą grę. I po prostu dlatego, że lubię proste kolory, więc małpa najbardziej do mnie przemawia o prostych kolorach, biały lub czarny. Po prostu to jest prosty kolor. Czy będziesz robił face reveal na 5k subu? I czy jadłeś drwala w maku? Słuchaj, face reveal robiłem na jakoś 5 streamach, w sumie to nawet nie wiem ilu, więc face reveal już zrobiony został dawno. Na YouTubie nagrywałem z kamerką I am Cat, ale te filmy zrobiły boom i ich nie ma, bo mi się nie podobały. Face reveal był, ale czy zrobię go na 5k subów tak oficjalnie? Może tak to sformułuję. Face reveal na YouTubie zrobię wtedy, kiedy nie będę uważał, że wyglądam jak śmieć. I pytanie drugie od tej samej osoby, jaką jest w ogóle Jasiu. Czy jadłem drwala w maku? Nie, nigdy nie jadłem drwala w maku, bo tu, gdzie mieszkam, nie ma Maka. A najbliższy McDonald's jest tak daleko, że traciłbym za dużo pieniędzy, żeby zjeść tą kanapkę. Czy u ciebie z zdrowiem psychicznym i fizycznym wszystko ok? Ze zdrowiem fizycznym myślę, że jest coraz lepiej. A co do zdrowia psychicznego...
Dlaczego grasz najczęściej w Gorilla Tag? Słuchaj, gram w tą grę tak rzadko. Najczęściej gram ostatnio w Bon Laba na przykład. I nigdy moją najczęściej ogrywaną grą nie będzie Gorilla Tag. Pytanie od Kubański. Pytanie pierwsze, pozdrowisz please? Nie. Bo to w żaden sposób nie kwalifikuje się w rodzaj pytań, o jakie prosiłem na Discordzie. Kreatywne, jakieś bardziej rozbudowane, takie, które będą ciekawe w jakiś sposób, a nie pytanie, czy cię pozdrowię. Pytanie drugie, co zrobisz na 10k? Nie mogę ci tego powiedzieć, ponieważ sam nie wiem, co się stało z moim nietoperzem. Pytanie od, nie wiem. Jaka jest twoja ocena na klnące dzieci w Gorilla Tag? Tępe, głupie, idiotyczne, żałosne zachowanie przejawiające się wśród zdemoralizowanej młodzieży. Hańba tym, którzy właśnie tacy są. Czy przeszkadza ci sława w Gorilla Tag? Te słowo jest wyolbrzymione, to jest bardziej po prostu rozpoznawalność. Absolutnie mi to nie przeszkadza, jeśli spotykam fajne osoby, z którymi sobie pogadam, będę miał fajną dyskusję, powiedzmy zabawę, interakcję. Lecz jeśli jest to osoba, w skrócie mówiąc, bez mutacji, przeklinająca, wyzywająca, mówiąca głupoty, nie okazująca żadnego szacunku dla osób znajdujących się w pobliżu, to wtedy wiadomo, że mi taki świr przeszkadza. Jest to osoba do po prostu odsunięcia, tak? Co sądzisz o bagnach w Gorilla Tag? Byłem na tej mapie 2 razy i mi się nie podobają, bo tak, nie będę tłumaczył. Ha! Jakie plany na święta? Mój jedyny plan na święta to było zamontowanie paska światełek na moją ścianę z gitarami, a oprócz tego mam plan wrócić z częstszym nagrywaniem, ponieważ będzie w końcu wolne. Pytanie od Mind John, co myślisz o serii Half-Life? Moim zdaniem seria Half-Life to seria warta na pewno polecenia, ponieważ jest to świetna seria gier. Będziesz nagrywał jeszcze jakieś inne gry na VR oprócz Bonap i inne na przykład z fizyka Gorilla Tag? Co? Nie mam pojęcia, co to znaczy, więc ułożę to pytanie jeszcze raz. Ale tak jak ja bym je ułożył. Czy będziesz nagrywał jeszcze jakieś inne gry na VR? Oprócz Bon Lab. Nie mam pojęcia. Jeśli kiedyś będzie film z innej gry, to będzie, jak nie, to nie. Czy jadłeś kiedyś budyń? Jadłem, ale go nie lubię. Czy masz zamiar kupić kapchę? Miałem, ale nie kupię, ponieważ gram Remote Play z pewnym dostojnym człowiekiem. Pozdrawiam cię, Matian. Grałeś w Roblox? No tak. I co jakiś czas gram. Nawet jeden film jest. Czy nudzisz się Gorilla Tagiem i czy planujesz zakończyć kanał? Czy ja się nudzę Gorilla Tagiem? Człowieku, to jest mało powiedziane. I czy planujesz zakończyć kanał? Nie planuję zakończyć kanału. Jakiego masz VR i czy chciałbyś mieć Valve Indexa? Moje gogle VR to Quest 2, Meta Quest 2, chociaż ja w sumie mam Oculus, jeszcze stary, z logiem oryginalnym, więc no. Quest 2, zapamiętajcie to, bo to pytanie dostałem tyle razy, że już żygam tym pytaniem, ale jeśli nie wiedziałeś, to spoko. I czy chciałbym mieć Valve Indexa? Oczywiście, kto by nie chciał. Pytanie od Orzech. Lubisz orzechy? Nie jestem ich zwolennikiem, lecz raz na 8 miesięcy zjem parę orzechów. Jaka jest twoja ulubiona mapa? Forest. Twój cel na ety? Zdobyć tak dużo subskrypcji jak tylko mogę i stworzyć dużą społeczność, z którą będzie się fajnie gadało. I chcę mieć srebrny przycisk YouTube'a, to się pewnie nie uda. Nie ma jaj. Ale chcę do tego dążyć. Nie wiem jeszcze jak to zrobię i czy w ogóle to zrobię. Mam nadzieję bardzo. To jest moje marzenie. Mieć srebrny przycisk YouTube'a. Czy masz psa? Miałem. Czy lubisz herbatę? Uwielbiam herbatę. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? O Jezu. Myślę, że barszcz czerwony z uszkami na święta. Czy lubisz FNAF-a? Gościu, FNAF to jest jedna z części mojego życia. I tutaj mamy najbardziej zaawansowane pytanie tego odcinka od Matiana. Czy w filmach realizowałeś zadanie inne niż dostarczenie widzowi rozgrywki, o którym mowa w fragmencie Kronik Bolesława Prusa? Uzasadnij odpowiedź i wyjaśnij tego powody, odwołując się do znajomości całego kanału. A więc tak, realizowałem inne zadanie niż dostarczenie widzowi rozrywki i zadanie inne miało na celu pokazania, jak zachowują się osoby w tej grze i powiedzenie o tym głośno, że tak zachowywać się nie powinny. Bardzo chciałbym prowadzić zmiany w tym community Gorilla Tagowym. Myślę, że jestem do tego za małym twórcą, żeby się zmieniło trochę, bo jest tu tyle dzieci, nie ma co się oszukiwać. Jest tu tyle dzieci, których zadaniem życiowym jest wchodzenie do tej gry, granie w to kilka godzin dziennie i oczywiście wyzywają każdego, przeklinają jak się da w tej grze. To jest tragedia, nie? Pytanie od Cuphead15. Skąd wziąłeś pomysły na filmy?
z potęgi mojego umysłu. Tak jak już kiedyś odpowiadałem, po prostu siedzę i myślę, sprawdzę, czy są filmy z tego na YouTubie w Polsce. Nie ma prawie, że w ogóle. Więc myślę, muszę być tą osobą, która coś z tym zrobi. I zacząłem nagrywać filmy o Goriatagu. Czy filmy będą kiedyś regularnie? Jeśli będę miał wolne, tak na przykład jak wakacje, jeśli będę miał ochotę, motywację i nie będzie źle w Goriatagu ogólnie, postaram się, jak będzie wolne i nic się nie posypie. Co wolisz, lato czy zimę? Pod względem klimatu wolę zimę, ale nie ma wolnego, jest mało czasu i w ogóle, w sumie chyba lato, tylko ze względu na to, że mam czas wolny. Czy będzie film z Roblox? No, raczej nie już. Zresztą kiedyś był, ale raczej już nie będzie. Czy polecasz MetaQuest 2? Nie mam pojęcia, bo przez 2 lata moje gogle ledwo działały i nawet nie mogły odpalić Air Link. I dopiero jakiś czas temu, po jednym z wielu factory resetów, zaczęły działać poprawnie. W końcu po tylu latach działa internet Air Link. Nawet teraz jestem bez kabla podłączony do komputera. W końcu tak jak powinno być od początku, ale ile to trwało, ile ja wyzywałem te gogle, więc w sumie nie odpowiem na to pytanie, bo nie umiem. Jaki jest twój ulubiony VR? Też na to nie mogę odpowiedzieć, bo ja mam tylko jedne gogle, mam tylko Quest 2 i mam z nim średnie doznania, ponieważ raz działały, raz całkowicie były tragicznie rozwalone. Czy lubię jajochlebki? Raz jadłem jajochlebki i nie przypadły mi do gustu. Z jakiego filmiku jestem najbardziej dumny? Nie mam pojęcia, szczerze. Co sądzisz o I Am Cat? Ta gra jest spoko. Nie podobało mi się to jakoś bardzo, dlatego że tam robisz po prostu zadania i nudziło mi się to. Czy kiedyś zobaczyłeś prawdziwego ghosta i jacy to byli? Ghosty w Goriatagu nie istnieją. Czemu jesteś najlepszym youtuberem z Goriatag i czy umiesz grać na gitarze? Czemu jestem najlepszym youtuberem z Goriatag? Jest to twoja opinia, chociaż uważam, że jestem dobry w tym, co robię, ponieważ umiem w montaż i umiem w audio i umiem i lubię nagrywanie kamery, światła, miksery i takie inne. I może to są takie czynniki, ponieważ lubię to wszystko, co składa materiał. A i pytanie, czy umiem grać na gitarze? Patrząc na to, że na mojej ścianie wiszą 2 gitary w moim pokoju, to chyba nie umiem. Nie no, umiem. Jakiego masz VR i jakie gry na nim? Kurde, Quest 2! Jakie mam gry na nim? Na tym prawie, że żadne, bo ja tych gogli nie używam nigdy bez kabla. Ostatnio trochę zacząłem, bo tak jak mówiłem, w końcu działają i se kupiłem tą grę o boksie, co jest dużo na TikToku o niej teraz. Thrill of the Fight 2, polecam. Goriataga zainstalowanego i w sumie to chyba tyle zainstalowanych gier na goglach. A nie, jakieś tam jeszcze kilka ma. I tutaj na boki VR zawalił tymi pytaniami i super. Co cię zachęciło do nagrywania? Zachęciło mnie to, że od czasu, kiedy byłem młodszy o wiele, miałem, nie wiem, z 8-9 lat, nie wiem, ale czasami oglądałem coś, filmy i nie filmy, w starszym wieku również YouTube oczywiście i po prostu osoby, których oglądałem, youtuberzy, mnie zachęcili, też zawsze mnie ciągnęło do tego po prostu, do tworzenia materiałów, kamerowania, montowania, wszystkiego takiego, więc tak, ale głównie zachęcili mnie youtuberzy. Jakie są twoje ulubione gry poza VR-em? Ja nie gram w gry. O kurde, no to może być problem. Ulubiony content creator? Nie mam pojęcia, jacy są nawet. Ja znam tylko Jayman Carly i jeszcze kilku, ale nawet nazw nie pamiętam. Jak się poznałeś z fikuśnym? Nagrywałem kiedyś odcinek i chodziłem po lobby Polski. Na jedne wbiłem i tam nie było nikogo oprócz fikusia i mnie wtedy. I coś tam pogadaliśmy. Potem się urwało, bo poszedłem grać dalej. I jakiś czas później wpadłem na jego film na YouTubie i se włączyłem. I dołączyłem na Discorda, on do mnie napisał. Potem ja dołączyłem na kanał głosowy. Zaczęliśmy gadać, gadaliśmy do 3 w nocy. I tak w sumie dzień przez tydzień albo 2. Skąd nazwa Deodoki? Kiedyś już się mnie o to pytali, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Czy masz plany na jakiś projekt, nie? Najlepszy tryb Goriatagu, Infection. Masz jakieś zwierzaki? Miałem kiedyś psa, nie mam teraz nic. Czemu akurat Goriatag? Bo się wybił. Jakie najbardziej święto lubisz? Na przykład Wielkanoc, Halloween czy coś tego typu? I czy nagrasz kiedyś może piosenkę? Najbardziej lubię Halloween. A co do drugiego pytania, raczej wątpię. Jakie jest twoje ulubione jedzonko? Moje ulubione jedzenie to jest chyba kebab. Jaki jest twój ulubiony kosmetyk w Goriatagu? Nie mam. Czy lubisz składać Lego? Kiedyś lubiłem. Jak umiesz grać na gitarze, czy zagrasz cokolwiek na Q&A? Miałem trochę. Ulubiony serial lub film
telewizyjny. Nie oglądam telewizji i filmów tym bardziej, ale serial mój ulubiony to Breaking Bad. Kiedy przejdziesz Minecraft? Ja w tą grę nie gram nawet. Czy jadłeś miód z chlebem? Oczywiście, to nie jadł. Jaka jest twoja ulubiona piosenka, wykonawca i tytuł? Nie mam jednej, lubię dużo. Jakie ulubione auto, model? Nie mam. Czy będzie daily? No nie wiem, nie mam pojęcia. Czy lubisz budować? Co budować? Co myślisz o Tesli? Nie znam się na autach i nie będę się wypowiadał. Jaki jest twój ulubiony styl muzyczny? Chodzi o gatunek. Gatunek muzyczny? Metal? Wolisz nowe czy stare City? Nowe. Lubisz Only Upa? W grę nigdy nie grałem. Ten w Gorilla Tagu jest fajny. Gry VR czy PC? VR. Biedronka czy Lil? Wiadomo, wiadomo. Ile ci brakuje do zakupu nowych gogli VR? Nie umiem w sumie powiedzieć, bo ja zbieram na 10 rzeczy jednocześnie. Około 500 do nich, ale chcę mieć zapas pieniędzy, że nawet jeśli będzie mnie stać na te gogle, to chcę zbierać jeszcze, żeby mieć trochę tej kasy, żebym przeżył miesiąc za miesiącem i by było git. Kiedy pokażesz twarz? No, ja pierdolę, na streamach było. Czy będziesz nagrywał inne gry? To też chyba mówiłem. Od kiedy zacząłeś słuchać Chivasa? Od piosenki Mam na twarzy krew i tym razem nie jest sztuczny. Jaki jest twój ulubiony smak chipsów Lay's? Nie mam chyba na ten moment, bo wszystkie mi zbrzydły i w ogóle nie jem chipsów. Jak będziesz miał prawo jazdy, jaki samochód byś chciał kupić jako pierwszy? Taki, co jeździ i nie jest przekolorowany. Powiedzmy, nie chciałbym niebieskiego, zielonego, żółtego samochodu. Najlepiej jakby był w prostym kolorze i taki, żeby jeździł i żeby to nie był Fiat. Jakie typy ludzi w Gorilla Tagu cię wkurzają? To tak jak mówiłem, ci, którzy nie powinni w tą grę grać, bo są za młodzi i łączą to z tragicznym zachowaniem. Ci ogólnie co wyzywają, przeklinają, drą się tam. Jak nie Gorilla Tag, to co? Bonlap? Czy lubisz Sobla? No. Czekam na strzały! Ile plus minus zarabiasz tworząc content? Z samego YouTube'a? Zero! I ostatnie pytanie! Czy wkurza cię to, że jak wejdziesz do gry, to wszyscy za tobą latają? Tak jak mówiłem, nie wkurza mnie to, chyba że to są dzieci, które przeklinają, drą się i mówią do mnie głupoty, ale jeśli biegają za mną, ale słyszę, że mają pozytywną energię wokół siebie i ogólnie dobrze się zachowują i są pozytywni, no to wtedy to nie wkurza, no. Kurwa, straszne to było, tyle pytań, ale dziękuję, jeśli dotarłeś do końca. Przypominam, o giveaway'u 3% w goglach mam. Siema, idealnie skończyłem. Giveaway się kończy 13. Idę stąd.